Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda, Pieniądze, Inwestycje. I dzisiaj, jak zwykle, porozmawiamy o dwóch spółkach, dwie spółki, które były w komentarzach, i pierwszą z nich jest ZUE. ZUE jest spółką, no, która głównie jest znana z rynku kolejowego, ale biorąc pod uwagę ich realizację, to jest oczywiście infrastruktura kolejowa, ale też m.in. infrastruktura miejska, no, czyli tutaj m.in. chociażby tramwaje. Oprócz tego też przejęli taką spółkę z infrastruktury energetycznej, ale to jest na razie no, dosyć mała część, jeżeli chodzi o ich przychody. Jak sobie zobaczymy to na, ten, na tę mapkę, no, to zauważymy od razu, że złe nie działa wyłącznie w Polsce. Rzeczywiście zaczynają wychodzić na rynki zagraniczne, to nie jest pierwsza próba, próba wyjścia. No Mówią o tym, że w Polsce jest pewien zastój, więc dlatego próbują właśnie wychodzić na te rynki zagraniczne. O tym też oczywiście dzisiaj Dzisiaj porozmawiamy, jeżeli chodzi o spółkę ZUE, to nie jest jakiś duży podmiot, 150 milionów złotych kapitalizacji, ale zauważmy, że w tym 2023 od poziomu 5 złotych, w tym momencie okolice 7, no, czyli dosyć mocny wzrost, jeżeli chodzi o sam, sam kurs akcji, no, patrząc na jakieś takie perspektywy, Rynku, no to też z tą koleją bywało różnie, tak to trzeba określić, bo PKP, PLK, tutaj ogłasza przetargi, właśnie kolejowe, gotowe na ogłoszenie przetargów za ponad 17 miliardów do końca 2021 roku. Tak mówiono w 2020 roku. Tutaj ważna, ważna sprawa, jak były te perspektywy unijne 2007-2013, 2014-2020, to się okazało, że w międzyczasie pomiędzy tymi perspektywami za każdym razem był jakiś zastój. I ostatnio mówiono o tym, że Teraz już tego zastoju nie będzie, jak się skończy ta perspektywa 2.14-2.20, że tego zastoju nie będzie, że będą wypełniane te, te kontrakty już z chociażby KPO. Także nie ma co się omawiać. Te kontrakty po prostu w tym 2021 będą na takim samym albo nawet wyższym poziomie niż w latach ubiegłych. No co się, co się okazało, do końca roku tutaj no, tak naprawdę w te. Przez te pierwsze trzy kwartały to ogłoszono przetargi za 1,7 miliarda. Jeszcze tam dołożono trochę tych przetargów, no ale to było tak naprawdę tylko kilka miliardów, kilka razy mniej niż zapowiadano. No i to oczywiście powoduje, że skoro tych kontraktów nie ma, no to na te, na które są, rzucają się wszyscy, więc jest walka niestety, ale bardzo często walka cenowa, bo w dużej mierze, jeżeli chodzi o jakiekolwiek kontrakty, no to często wygrywa ten, kto da niższą. Cenę. No, i jeżeli teraz jest 5, powiedzmy, podmiotów do każdego kontraktu, bo tych kontraktów jest dużo, no to zazwyczaj ta cena jest wyższa niż jeżeli do tych kontraktów startuje 20 podmiotów. Niestety, ale tak, e, tak jest i to powoduje niższe marże. Dużo, dużo niższe marże. Zresztą w przypadku branży kolejowej już mieliśmy właśnie takie sytuacje, i to skutkowało tym, że te marże były niższe, nawet czasem, czasem ujemne. Więc to był dosyć istotny problem. No, na szczęście w 2022 roku już ogłoszono te przetargi targi o wartości 18,5 miliarda złotych, no ale problem znowu był taki właśnie, że w tym 21 nie było, więc w tym 22 wszyscy się na te kontrakty rzucali, więc tak naprawdę kilka lat tych i wysokiej kontraktacji, tych wysokich kontraktów, no pozwoliłoby z, polepszyć tę, tę sytuację. Więc zobaczymy, co będzie w tym 2023 roku, jak on się zakończy, jeżeli chodzi właśnie o te, o te przetargi. No w każdym razie my tutaj na pewno liczymy na chociażby KPO, no, bo wiemy, że po Wyborach po zmianie władzy niektóre spółki, głównie z branży budowlanej, bardzo mocno szły do góry, właśnie w nadziei na to, że KPO zostanie odblokowana. A ja przypomnę, że jeżeli chodzi o KPO, tam duża część pieniędzy jest na kolej. Zresztą, w samej umowie koalicyjnej tutaj na Twitterze Kamil Zatoński o tym mówi, że jest zapewnienie efektywnego i dostępnego transportu publicznego koalicja aktywnie wesprze proces przywracania połączeń autobusowych oraz rozwijania sieci kolejowej, aby zatrzymać i odwrócić negatywne trendy w tym zakresie zakresie środki budżetowe, fundusze unijne, których uruchomieniem będzie zdaniem, zdaniem koalicji, zapewnią poprawę jakości komunikacji zbiorowej. No więc tutaj w umowie koalicyjnej też jest właśnie napisane o tym, że, że jeżeli chodzi o tę kolej, może coś tutaj, się, może coś tutaj się, się wydarzy, no i oczywiście mogą na tym skorzystać spółki z branży kolejowej, Torpol, Trakcja, Budimex, ale też ZUE, tak? Budimex, przypomnę, że ma jakąś tam część kolejową. I tutaj patrząc na ten, na ten rynek, no to jeżeli rzeczywiście kapo będzie uruchomione... No, to może to być taki impuls pozytywny. Pytanie cały czas to z CPK. No, bo jeżeli chodzi o CPK, to jest oczywiście ten budynek tego megalotniska, ale z drugiej strony to też jest kolej, bo tutaj zapowiedzi były takie, że z każdego dużego miasta ma się dużo szybciej, mamy się dużo szybciej dostać, właśnie do tego CPK. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę cały ten projekt tego CPK, no to dużo więcej właśnie mogą zarobić chociażby spółki zajmujące się koleją, niż taką stricte te, które będą. No, budowały ten budynek CPK, więc nie wiemy co z CPK, no bo tutaj obecna, nie mamy jeszcze takiej jednoznacznej deklaracji obecnej władzy, chociaż no pierwsze te informacje mówią o tym, że może będzie coś tutaj zmieniane. No to by było oczywiście negatywne właśnie dla spółek chociażby kolejowych, no ale jeszcze na konkrety trzeba troszeczkę poczekać. Co do tych funduszy na, na samą kolej, to zauważmy, że nowy Krajowy Plan Kolejowy Zakłada, że nakłady z PKP-PLK w latach wyniosą 108 miliardów. Rekordowy będzie 24 rok na poziomie 20,5 miliarda złotych. Oprócz tego, jako, jako źródło finansowania dla tej kwoty, 4,4 miliarda złotych środków z KPO, 6 miliardów z Feniksu, w fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat i, i środowisko. I tutaj, te, jeżeli chodzi o ten Fenix, no to to są też inwestycje chociażby na, w tramwaje, w czym oczywiście złe też, też jest. No pytanie, czy rzeczywiście tak będzie, bo tutaj historycznie plany w ramach KPK zawsze były przesuwane w czasie, żaden z programów unijnych nie funkcjonował funkcjonuje w zakresie w jakim to zakładano. Więc tutaj no są pewne, pewne obiekcje, no ale faktem jest, że obecnie coraz mocniej liczy się na to na te KPO. No i dzięki temu może KPK będzie rzeczywiście będzie rzeczywiście no, coraz większe, przez co też będzie większa kasa dla spółek typu chociażby złe. Zauważmy ten 24 ma być rekordowy, ale 25 też ma być bardzo, bardzo silny. Czyli mówimy o kilku latach dobrej koniunktury. Czy tak rzeczywiście będzie? No zobaczymy, czas, cza, czas pokaże. Jak to mówił jeden z, z znanych, znanych ludzi, zobaczymy, czas pokaże. A patrząc jeszcze na już samą grupę z UE, no bo powiedzieliśmy o tym, powiedzieliśmy o tym rynku, a co do samych finansów, no to możemy zobaczyć, że jeżeli chodzi o te pierwsze dwa kwartały, bo na razie mamy te wyniki, mamy jeszcze wstępne wyniki za trzeci kwartał, o tym sobie za chwilkę porozmawiamy. No to tak, w ostatnich latach mieliśmy mocne wzrosty, a patrząc to już tak kwartalnie. No to widzimy, że jeżeli chodzi o ostatnie kwartały, tam cały czas te przychody są na poziomie mniej więcej 300 milionów złotych. Sam zysk netto cały czas jest, no ale on też nie jest jakiś strasznie wysoki. 2, 3, 4 miliony złotych zysku netto w, w każdym roku. Patrząc na ten zysk operacyjny, no to, no to te 3, 4 miliony rzeczywiście jest, no ale nie możemy mówić o tym, że tutaj mamy jakąś bardzo wysoką marżę. No, przez to też ta dywidenda tutaj no nigdy w złe nie będzie jakaś wysoka. Jest, było 15 groszy. Teraz jest 7 groszy, ale nie ma co liczyć na jakieś wysokie stopy dywidendy, jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę ZUE. No i patrząc na ten już raport finansowy. No to możemy zobaczyć, że cały czas budują ten swój portfel zamówień. Między innymi ten Energopol, czyli ta nowa spółka z no, branży już drogowej, którą, którą przejęli w listopadzie 2022 roku, z tego co pamiętam, od początku zawarli kontrakty drogowe 65 milionów zł, oferty w przetargach oczekujące na zawarcie na prawie 0,8 miliarda złotych. To było przypomnę, po drugim. Po drugim kwartale, no i jeżeli chodzi o te oferty, no to doszła tutaj bardzo istotna oferta ZUE umowa na modernizację linii kolejowej E65, prawie miliard złotych brutto, 785 milionów złotych netto, czyli tutaj doszło im do portfela zamówień, naprawdę bardzo potężny kontrakt, jeżeli chodzi o ZUE, bo ZUE to też nie jest jakaś przepotężna firma, no i w portfel ZUE obecnie wynosi 2,2 miliarda Złotych, no więc no, biorąc pod uwagę branżę, to nie jest zły, zły portfel. Biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę ich przychody, to też naprawdę jest dobry portfel, no bo zauważmy, że oni, jeżeli rocznie robią około miliarda złotych, no to ten portfel starcza nam im na, na dwa lata, tak? Około dwa lata, też w zależności od tego, jaka będzie inflacja, no bo ym, możliwe, że że tutaj to będzie na przykład niecałe dwa lata, no ale myślę, że na razie ZUE jest zabezpieczone, jeżeli chodzi o ten portfel zamówień, co w branży kolejowej wcale nie jest oczywiste. Są spółki, które miały z tym potężne problemy. Ja pamiętam jeszcze no, kilka, kilkanaście miesięcy Torpol to była taka spółka, która miała potężne problemy, żeby wypełnić ten portfel zamówień. ZUE teraz takiego, takiego problemu, problemu nie ma. No i jeżeli chodzi o te dane finansowe grupy ZUE za pierwsze półrocze, zauważmy, że ten zysk netto jest w pierwszym półroczu 2023 roku dużo niższy niż zysk netto w analogicznym okresie roku ubiegłego przy dużo wyższych przychodach. Sama EBITDA też jest, też jest niższa, no więc znowu mamy problemy z tą marżowością. O tej marżowości sobie też za chwilkę, za chwilkę powiemy. No jeżeli chodzi o Energopol, no to mamy te kontrakty za 65 milionów złotych. No i mamy tę ekspansję zagraniczną. Między innymi w Rumunii w czwartym kwartale do, pozyskali pierwsze kontrakty na rynku, na rynku rumuńskim. Tutaj ZUE mówi o tym, że widzi zastój w tych kontraktach na polskim rynku, więc wychodzi za granicę. Grupa ocenia, że rynek rumuński jest perspektywiczny, i rynek, rynek rumuński jest, biorąc pod uwagę też wielkość państwa, wielkość sieci kolejowych rynkiem perspektywicznym. Nie traktujemy tego zadania jako jednostkowe, traktujemy to raczej jako Próbę pozostania na tym rynku, pozyskania nowych zadań. Środki z rumuńskiego kapo są dość spore i możliwość pozyskania zleceń, są, zleceń są, są duże. Też grupa po wejściu na rynek łotewski poznaje zasady, które na nim obowiązują. W, w pewien sposób sygnalny weszliśmy na rynek łotewski. Traktujemy to również jako rozpoczęcie tego rynku i poznanie zasad, które na tym obowiązują. No więc ja tutaj nie spodziewam się jakichś dużych marsz na tych rynkach. Bardziej to jest właśnie teraz rozpoznanie terenu i jeżeli ewentualnie to się uda, to może te marże że pójdą w górę, no ale biorąc pod uwagę ten rynek zagraniczny, no to też to jest zawsze nie wiadomo. Ja pamiętam właśnie parę lat temu Torpon wchodził do, na rynek norweski, tam się to nie nie udało, więc tutaj to jest potencjalny jakiś kierunek rozwoju, ale też pewne ryzyko to, to jest tutaj nie ma co, nie ma nie ma co, co ukrywać. Jeżeli chodzi o ten rynek kolejowy czy, czy, czy rynek miejski, on cały czas się um, powinien rozwijać, no bo jak pamiętajmy o tym, że um, pieniądze na kolej z Unii Europejskiej teraz są coraz większe, ze względu na to, że to jest taki no, bardziej zielony sposób komunikacji. Tramwaje też, jak mówiłem, jest ten projekt Phoenix. Na lata 2021-2027 przewidziano 2 miliardy euro na rozwój transportu miejskiego w polskich aglomeracjach, z czego prawie 1,5 miliarda na rozbudowę, modernizację infrastruktury. Więc tutaj też złe, oczywiście, może, może coś, coś uczknąć. Oprócz czego mamy tę KPO na Rumunii, gdzie to jest 29 miliardów euro, z czego no, część środków jest oczywiście przeznaczona, na, przeznaczona na, na, na kolej. No i biorąc pod uwagę spółkę, no to najbardziej boli ta marża, czyli pół. 3,5%. Spółka sama się no, dosyć dobrze rozwija. Tutaj nie mam się do czego za bardzo e, przyczepić. E, Bank Millennium e, po konferencji z zarządem, po wynikach na drugi kwartał, no też mówił o tym właśnie, że o tych marżach zysk spadł zysk operacyjny i netto spadły spółka tłumaczy to przede wszystkim efektem wysokiej bazy przed rokiem rozliczano szereg kontraktów z poprzedniej perspektywy unijnych w, których, w przypadku których spółka wykonywała dodatkowe prace z które wynagrodzenie zostało rozpoznane na samym samym końcu końcu marża w okresie porównywalnym była ponadprzeciętna no i tutaj jeżeli chodzi o te marże no to to jest ten taki największy można powiedzieć E, można powiedzieć minus. E, teraz pytanie, co będzie dalej, bo spółka to, to co do zasady w pierwszych miesiącach realizacji umów księguje pracę bez marży, a, a wspomniane kontrakty wyżej, tutaj mówimy właśnie o między innymi tym kontrakcie rumuńskim, e, wspomniane kontrakty zaważyły negatywnie na poziomie zysków za pierwsze półrocze, czyli w trzecim, czwartym kwartale ta marża powinna już być wyższa. To jest na pewno informacja e, pozytywna, jeżeli chodzi właśnie o. Właśnie o złe, no i też podali wyniki za trzeci kwartał. I rzeczywiście, można powiedzieć, że no potwierdza się to, że ten zysk netto jest już coraz lepszy. Zysk netto w trzecim kwartale 11 milionów złotych, no gdzie to pierwsze całe półrocze, to jeszcze raz sobie zobaczmy, jeżeli chodzi o, o grupę, to było no dużo mniej, to było 4,3 miliona złotych, rok wcześniej w całym pierwszym półroczu to było niecałe 10 milionów złotych, no teraz mówimy o tym, że, że mamy 11 milionów za ten trzeci kwartał, jeżeli chodzi o same złe, a biorąc pod uwagę grupę finansową, czyli no to co nas najbardziej interesuje, to było 10 milionów, czyli też trochę więcej niż w całej grupie za chociażby pierwsze półrocze 22. tak, więc tutaj te wyniki są, są dobre, przychody na poziomie 900 Milionów złotych za trzy kwartały, czyli tutaj mówimy o tym, że jest, jest no dobry ten wynik, biorąc pod uwagę właśnie te, 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 te trzy kwartały: 10,2 miliona złotych. No to oczywiście od razu możemy sobie zobaczyć, jeżeli mamy 10,2 miliona za trzy kwartały, to jeszcze raz cofnijmy się. Do, 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 do prezentacji. No i biorąc pod uwagę ten sam trzeci kwartał, no to jest niecałe 6, około 6 milionów złotych. Patrząc na to rok do roku, patrząc na to rok do. Rok do roku widzimy no, bardzo duży progres, też ta baza była bardzo niska, no, ale biorąc pod uwagę ten wynik w okolicach 6 milionów, no dawno takiego dobrego wyniku tutaj nie było. Czyli można powiedzieć, że rzeczywiście sprawdza się to, o czym mówił, o czym mówił tutaj bank Milenium, że ten trzeci kwartał po prostu był, był mocny, jeżeli chodzi o całą, o całą grupę. No i... Tutaj biorąc pod uwagę dom maklerski BDM, on w swoim opisie też powiedział o tym, że oczywiście te wyniki są, są dobre, ale są, no są sporo wyższe niż zakładaliśmy. Ze względu na wzrost przychodów należy mieć na uwadze, że są prawdopodobne prze, wsparte przez zdarzenie jednorazowe. Na saldzie z pozostałej działalności operacyjnej na marży brutto ze sprzedaży spółka nadal odczuwa efekt końcowej fazy starych kontraktów z 2017 17 roku. No to się powinno. Powinno już powoli kończyć, ale rzeczywiście oni też mówią o tym, że spółka jest na etapie końcowych zleceń podpisywanych w 2017, które są już albo final zakończone, albo powinny zakończyć się w czwartym kwartale obciążały one wynik przez ostatnie, e, ostatnie lata, no więc to też powinno jakby wspierać te marże na kolejnych, e, w kolejnych kwartałach, więc ten 24 pod względem marsz też nie powinien być jakiś bardzo, bardzo zły, przynajmniej nie ma e, takich przesłanek, żeby te marże były jakoś bardzo złe w tych najbliższych latach, no biorąc pod uwagę te marże, no to tu też jest dosyć istotny problem złe. W wycenie porównywalnej, jeżeli chodzi o rentowność EBITD, no zauważmy, że złe jest no grubo poniżej Mirbudu, Budimek, wśród Torpolu. Torpol w tym 22 miał kosmiczne marże tam ze względu na niezrealizowanie się ryzyk, które zawarli w kontraktach, no ale nawet odejmując te kosmiczne marże Torpolu w 22, no to i tak złe jest grubo, grubo poniżej tych trzech spółek. No i to jest myślę, że taki największy problem, jeżeli chodzi o, o złe. No co może działać na plus, jeżeli chodzi o te marże no oczywiście koniec tych kontraktów z 2017 większa liczba nowych przetargów przez to nie będzie wojny cenowej ale no pamiętajmy o tym że jeżeli dzisiaj podpisujemy kontrakt to on no też biorąc pod uwagę ten portfel zamówień on będzie wykonywany w kolejnych w, w kolejnych kwartałach, więc to też nie jest taki temat na, na teraz. No i też ewentualnie waloryzacja, bo spółka ma jeden kontrakt waloryzowany do 5%. Pro, prowadzone są rozmowy o podniesieniu limitu do 10%, 10 na ten marczę No to jak widzieliśmy, biorąc pod uwagę złe, są dosyć niskie. No i to jest myślę, że taki największy minus, jeżeli chodzi o złe, ale prawdopodobnie w tym trzecim, czwartym kwartale, no w trzecim, tak, w czwartym też będzie tutaj troszeczkę lepiej. A drugą spółką, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, jest spółka Mennica Polska. Jeżeli chodzi o Mennicę Polskę, no to jest dosyć zdywersyfikowany biznes, no bo tutaj mówimy oczywiście o, o monetach, mm, też m.in. o monetach okolicznościowych, chociaż oczywiście to jest dużo mniejsza, mniejsza część, o produktach inwestycyjnych, jakichś sztabkach złota, o segmencie nieruchomości. O tym segmencie nieruchomości też chwilkę, chwilkę porozmawiamy, czy płatnościach elektronicznych w, w komunikacji zbiorowej, system karty miejskiej. No tutaj. Też próbowali wejść w dosyć dziwny rynek. Mennica Polska podpisała kontrakt o wartości 91,5 miliona dolarów na budowę podmorskiego światłowodu, i to była informacja z maja 2022 roku z firmą Nokia, ale, ale później informacja z lipca, że Mennica odstąpiła od planów budowy światłowodu między Europą a Bliskim, a Bliskim Wschodem. No, ale no, Próbowali coś tutaj. Zadziałać. Jeżeli chodzi o spółkę Mennica, no to to jest spółka dywidendowa. Ta dywidenda, no tutaj jest od wielu, wielu lat. Zauważmy, od tutaj, praktycznie początków, ich ta dywidenda że za każdym razem jest tam kilka tylko wyjątków było, no ale też ta stopa dywidendy nie jest jakaś kosmiczna, tak to trzeba określić. 3-4% mniej więcej to jest to, na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o, no, o Mennicę. Tutaj, biorąc pod uwagę samą spółkę, no to możemy zobaczyć, że w jej finansach, jeżeli zobaczymy na jej jej finanse rok do roku, tutaj widzimy, że przychodowo jakoś nie mamy takiego mocnego rozwoju. To znaczy cały czas zatrzymaliśmy się mniej więcej na tym miliardzie złotych, jeżeli chodzi o te o te przychody i to od wielu, wielu lat. Zysk netto też nie wykazuje jakiejś takiej jednoznacznej tendencji. Dla mnie to jest jednak, jednak minus, ja wolę, kiedy te tendencje takie jednoznaczne przynajmniej są. W przypadku spółki, ja lubię patrzeć na zysk operacyjny, bo tutaj, w przypadku chociażby zysku netto, mamy pozostałe przychody i zauważmy, że w drugim kwartale to było prawie 13,5 miliona na plusie. W trzecim to było minus i prawie minus 10,5 miliona, ponad 10,5 miliona na, na minusie. Tutaj biorąc pod uwagę, czemu. Tak było, no to mamy w drugim kwartale 13,5 miliona na plusie, to jest udział w zyskach, stratach inwestycji wycenianych metodą praw własności. No i to spowodowało te, te to spowoduje te mocne zawirowania, biorąc pod uwagę spółkę, dlatego ja wolę patrzeć na zysk działalności operacyjnej, no ale patrząc tylko na ten zysk działalności operacyjnej, on nie jest zły w tym samym trzecim kwartale, w drugim też widać, że to drugi, trzeci kwartał wypadły dobrze, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o, o spółkę, no tutaj liczymy, że ta działalność w nieruchomościach trochę poprawi te wyniki. No już poprawiła w trzecim kwartale i też w kwartale czwartym o tym sobie za chwilkę porozmawiamy. Ale jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo tutaj biorąc pod uwagę głównego akcjonariusza spółki pana Jakubasa, no to możliwe jest, że będzie jakiś jakiś delisting spółki. O tutaj biorąc pod uwagę akcjonariat, zauważmy, że w akcjonariacie sam pan Zbigniew Jakubas ma 50%, ale jeszcze pani Joanna Jakubas ma prawie 6%, czyli mają większość. No i jeżeli chodzi o pana Jakubasa, on powiedział, że po pierwsze chcą dokupić udziały w, w biurowcu mennica Legacy Tower No i o tym myślę, że warto porozmawiać, no bo to jest temat, który ciągnie się w mennicy praktycznie chyba od kilku już ładnych, ładnych lat. Te pierwsze takie jakieś istotne ustalania były już w 2021 roku, one były były zrywane. W mennicy skupiamy się przede wszystkim na kolejnej próbie odkupienia od skłóconych stron 50% biurowca. Negocjujemy z drugą stroną warunki odkupu. Nasza oferta jest rynkowa, trafi przede wszystkim na spłacanie przez sprzedających długu, jaką mają, jaki mają wobec 900 obligatoriuszy, co jest warunkiem naszej umowy. Jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, alternatywny scenariusz to niestety upadłość tej inwestycji, która pomimo jakości tego aktywa będzie trwała latami. No tutaj ci obligatoriusze, no to jest taki problem, że. Że, że bardzo często właśnie to byli tacy zwykli ludzie. Oczywiście, no, pamiętajmy o jednej dosyć istotnej rzeczy. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i często mówi się, że obligacje to jest ten bardziej bezpieczny element, no, zwłaszcza obligacje skarbowe, ale obligacje korporacyjne, korporacyjne też mówi się, że to jest ten bardziej bezpieczny element niż na przykład akcje, ale ryzyko jest e, zawsze. No i tutaj przekonali się właśnie o tym obligatoriusze, e, mędnicy, no, gdzie jeżeli chodzi o, no, przepraszam, nie mennicy, tylko, e, tylko tego, tego budynku, który Mennica chce w 100% teraz odkupić, bo teraz ma 50, 50%, no ze względu na to, że przez półtora roku były spłacane wobec nich właśnie tych te, te, te zobowiązania, te, te obligacje, a później nagle przestały i okazuje się, że jeżeli chodzi właśnie o jeżeli chodzi właśnie o obligatoriuszy, no to y niestety, ale oni są ostatni w kolejce do spłaty. I to był taki bardzo y, duży problem, no bo też między innymi chociażby jacyś emeryci to kupowali te, e, te obligacje. Y y no i, i, i tutaj biorąc pod uwagę no, ich y, y, problemy, y no myślę że, myślę, że tutaj właśnie spłata tych obligatoriuszy no, powinna być y priorytetem, i też Mennica Polska o tym właśnie e, mówi. Wartość oferty to 141,4 miliona euro. Kwota została skalkulowana na podstawie wyceny rynkowej 401 milionów euro z uwzględnieniem kredytów i wkładu własnego wniesionego do spółki, e, do spółki celowej. No teraz wszystko jest w rękach pana Jarząbka i, i, i panów Radziwiłłów, którzy są skonfliktowani i przerzucają się cały czas tą, tą odpowiedzialnością. No zobaczymy, zobaczymy jak to się jak to się rozwiąże. W tym momencie jest ta wycena przedsiębiorstwa, no, która już niedługo powinna zostać sfinalizowana, więc już niedługo powinniśmy mieć jakąś informację, czy rzeczywiście będzie, dojdzie do tej, do tej transakcji na właśnie tych warunkach, czy może będą propozycje jakichś, jakichś innych, innych warunków. Tutaj, biorąc pod uwagę samą spółkę, no to. Główny akcjonariusz powiedział, że nie wykluczam, że w przyszłości mógłbym także Mennicę zdjąć warszawskiej giełdy, bo wyceny polskich firm są, są na niezadowalającym poziomie. No to nie jest już pierwsze takie ostrzeżenie, bo mamy informację o tym, że Zbigniew Jakuba chce zdjąć inną swoją spółkę, czyli NEWAK zdjąć newak z GPW. Przez rok firma musi wydać około 500-700 tysięcy na sprostanie wymogom KNF-u, dlatego chce ją zdjąć i też dlatego, że według niego ta wycena jest bardzo niezadowalająca. Więc no, to nie jest jedyna spółka, którą chce zdjąć pan, pan Jakubas. Newak też ma być z giełdy zciągnięty, no, zobaczymy, jak to będzie. No, na razie, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o pana Jakubasa, no mają te 50, trochę ponad 50%, zobaczymy jaka będzie najbliższa, najbliższa przyszłość. Na no, biorąc pod uwagę Mennicę, ja mówiłem o tym, że, 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 że to są oczywiście monety, ale nie tylko w Polsce, no bo zauważmy, że zarząd Mennicy złożył ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Kolumbii przetargu na bicie monet obiegowych 50, 100, 200, 500 i 1000. Esos w łącznej ilości 534 miliony sztuk, i ostatnio informacja, że jest częściowy wybór oferty emitenta, jako najkorzystniejszy w tym przetargu. To jeszcze nie jest umowa, ale już jesteśmy blisko. No i tutaj mówimy, że ten przetarg łącznie opiewający na kwotę się ponad 7 milionów euro bez uwzględnienia wartości wartości kruszcu mamy częściową wybraną tę ofertę zobaczymy jak to będzie dalej ale widzimy że mennica to nie jest właśnie tylko tylko polska no już po drugim kwartale Pani prezes spółki Menicy mówiła o tym, że w 23. drugim półroczu 2023 roku mają być zwyżki przychodów we wszystkich segmentach. No, bo tak, mówimy o tym, że we wszystkich segmentach, tutaj ważne, z wyłączeniem złota. Sprzedaż ponad 200 mieszkań z projektu Bulwary Praskie zdynamizuje wzrost zysków w 2023 roku. Tutaj odnośnie tego złota, no to jest po prostu wysoka baza, dlatego też spółka mówi o tym, że za ostatni rok, dlatego mówi, że no, będzie bardzo. Bardzo ciężko pobić ten rekord. Jeżeli chodzi o segmenty płatności elektronicznych, spodziewamy się kontynuacji sukcesywnych przyrostów sprzedaży, która nie powróciła jeszcze do czasów sprzed pandemii. To były informacje po drugim kwartale. I jeżeli chodzi o ten trzeci kwartał, bo już mamy te wyniki finansowe. No rzeczywiście te wyniki finansowe są coraz, coraz lepsze, tutaj patrząc na sam zysk z działalności operacyjnej dużo lepszy rok do roku, zresztą patrząc na znowu na te takie zdarzenia jednorazowe, bo tutaj też były zauważmy, przychody finansowe plus 14,5 miliona złotych, a rok wcześniej było koszty finansowe minus 20, prawie 6 milionów złotych. No i tutaj widzimy, że jeżeli chodzi o ten 23 rok... No to bardzo dużo, oprócz oczywiście odsetek, mamy aktualizację wartości aktywów finansowych. Tutaj chodzi o wycenę wartości godziwej akcji spółki Enea na warszawskiej giełdzie, a rok wcześniej była też właśnie ta aktualizacja na poziomie prawie 16 milionów złotych. No i jeszcze mamy zysk ze zbycia aktywów finansowych, czyli zysk ze zbycia wynik na sprzedaży prawie 3 milionów sztuk akcji Enea. Ale to nie jest nic dziwnego, bo już spółka o tym wcześniej informowała w raporcie bieżącym, że istotne informacje, o wpływy wyceny posiadanych aktywów emitenta na sprawozdanie finansowe. I tutaj mówiliśmy właśnie o tym, że. Wykaże wartość posiadanych 4 milionów sztuk akcji 29,2 miliona. Wcześniej to była inna wartość bilansowa. Oprócz tego, oprócz tego też zbycie tych akcji, także to nie było żadne zaskoczenie, że coś takiego weszło w wynik. No ale znowu, lepiej myślę, że porównywać ten zysk na działalności operacyjnej. On jest taki bardziej, bardziej miarodajny i rzeczywiście wygląda to. Wygląda to dużo, dużo lepiej, patrząc na to już bez tych zdarzeń jednorazowych. Zauważmy, jeżeli chodzi o te kwartały 1, 3. Wyniki oczyszczone, no to i tak mamy od pierwszego do trzeciego kwartału. To jest ten zielony, zielony wykres. Lepszy zysk netto, czy lepszą, lepszą EBITDA, jedynie wynik brutto na sprzedaży jest trochę, trochę słabszy, ale no on no akurat nie jest obarczony żadnymi zdarzeniami jednorazowymi. Tutaj w dużej mierze ten zysk netto jest obarczony tymi zdarzeniami jednorazowymi. Zresztą, jeżeli chodzi o spółkę, no to w tym samym trzecim kwartale tu już wygląda dużo lepiej. Zauważmy ten wynik oczyszczony, zysk netto jest dużo lepszy. no w takich raportowanych wynikach jeszcze lepiej to wygląda, ale lepiej patrzymy na te oczyszczone, jest dużo lepsze. EBITDA też wygląda, też wygląda, wygląda tutaj dobrze, można powiedzieć nawet, że bardzo dobrze. I patrząc już po szczegól, na poszczególne segmenty spół, samej spółki, no to te produkty mennicze, zauważmy, że mamy spadek przychodów. Jeżeli chodzi o EBITDA, 40 milionów, no nie całe 40 milionów od początku roku oczywiście wcześniej to było 53 miliony czyli tutaj cały czas lepiej było w zeszłym roku ale już płatności elektroniczne, przychody lepsze, działalność deweloperska też przychody, przychody lepsze ta działalność deweloperska zauważmy w tamtym roku w zeszłym roku odnotowała stratę dlatego, że no, jeszcze nie mieliśmy tych przychodów dopiero raportowaliśmy koszty więc to jest zupełnie normalne i oni o tym mówili, że w 2023 roku no, powinna ta działalność deweloperska lepiej, lepiej sobie, sobie radzić i w tym czwartym kwartale też liczymy na to, że będzie to będzie tutaj coraz, coraz lepiej w ramach inwestycji Bur Bulwary Pla Praskie meninica polska przekazała w okresie sprawozdawczym 18 lokali no, pamiętajmy, że te przekazania wpływają na, na wynik w fazie końcowej jest budowa budynku R1, to jest 142 lokale, lokale mieszkalne tutaj bardzo duża część już jest, już jest sprzedana na koniec września jeżeli chodzi o liczbę podpisanych umów deweloperskich lub umów przedwstępnych sprzedaży 320, co stanowi 98% wszystkich mieszkań w tych, w tych budynkach, więc jeżeli chodzi o ten segment deweloperski, no to rzeczywiście, to co mówili rok temu, czy wtedy księgowali koszty, teraz te przychody będą, myślę, że ten czwarty kwartał też to jakby potwierdzi, to co, to co widzieliśmy w samym trzecim w samym trzecim kwartale, no i jeżeli chodzi o te produkty mennicze, no to w tamtym roku mieliśmy ponadprzeciętną sprzedaż złota, powiązana z wybuchem wojny na, w Ukrainie. No i to spowodowało, że teraz w tym roku już aż tak, e, aż tak dobrych wyników, wyników tutaj w tym segmencie nie ma. No biorąc pod uwagę. Meninice, no to mamy 8 wygranych przetargów na rynkach zagranicznych od początku roku: kolumbijskie peso, gruzińskie tetri, 5 produkcji na produkcję monet kolekcjonerskich. No, jeżeli chodzi o produkty inwestycyjne, to też wprowadzają cały czas nowe te produkty o coraz mniejszej wadze, żeby każdy mógł, mógł inwestować, więc tutaj też się rozwijają. No ale jak mówię, ta baza z poprzedniego roku jest bardzo. Bardzo bardzo wysoka. No, biorąc pod uwagę samą ilość sprzedanych monet obiegowych, to zauważmy od pierwszego do trzeciego kwartału 2023 jest tutaj lepiej, ale ilość sprzedanych złota w produktach męcznych, masa w kilogramach, no to tutaj absolutnie nie umywamy się do, do zeszłego roku. Jest, no, w zeszłym roku było dużo dużo lepiej. No i prawdopodobnie w tym czwartym kwartale znowu będziemy mieli dobrą no, poprawę wyników działalności deweloperskiej. No no, jeżeli chodzi o produkty mennicze, wciąż mamy tę wysoką bazę, więc myślę, że jeżeli chodzi o ten czwarty kwartał, nie powinien jakoś mocno zaskoczyć, moim zdaniem, e, podobny do, do tego kwartału e, kwartału trzeciego. Oczywiście, no, pamiętajmy o tym, że trzeba patrzeć na te zyski oczyszczone, o właśnie o te zdarzenia, o te zdarzenia jednorazowe. I to wszystko, co miałem dzisiaj do przekazania. Dzięki bardzo standardowo życzę samych zysków. Cześć, trzymaj się.